Zakładam, że to będzie dobrze słychać, zresztą staram się mieć taki dość donośny głos, więc to co będę chciał dzisiaj omówić, podsumować, usystematyzować, wprowadzić pewną niepewność, wskazać pewne trendy, które się pojawiły, wskazać na pewne różnice w interpretacji, ponieważ jak się okazało, wiele osób mimo upływu lat od zmiany niektórych przepisów dalej nie wie o tym, że przepisy się zmieniły, że są jakieś modyfikacje, a z drugiej strony coraz mniej osób wie, co się zmienia teraz, na bieżąco, bo jesteśmy zaskakiwani z dnia na dzień, albo dowiadujemy się 2-3 tygodnie po fakcie, że właśnie opublikowano nowe rozporządzenie, nowe przepisy. Ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy związane z e-commerce, to co nam się już zbliża do mocno, czyli kolejne zmiany w sprawach konsumenckich, pewne sygnały, które pokazują, że trzeba nad tym wszystkim nadążać. Ja się skupię oczywiście na kwestii dane osobowe i okolica, natomiast gdy mówimy o danych osobowych, nie sposób nie wskazać tego, że jest problem. Co to i kiedy mamy do czynienia z danymi osobowymi? Znowuż teoria, przepisy, definicje, a praktyka pokazuje, że często wprowadzamy pewne zapisy, które nie trzymają się litery prawa, czyli na przykład dane kontaktowe, które są wygodnym odejściem od niepokojących sygnałów pod tytułem, no bo mamy dane osobowe przetwarzane i musimy na to uważać. Więc wprowadzamy wejście danych kontaktowych. Będę o tym mówił, by pokazać, gdzie ewentualnie taka sztuczna definicja jest wygodna. Natomiast to, co jest takim podsumowaniem celów zbierania danych osobowych, niewątpliwie potrzebujemy tych danych do komunikacji. Tej komunikacji, która się wiąże z pozyskiwaniem klientów, z ich utrzymaniem oraz obsługą po fakcie, bo przecież wiecie, niektórzy przedsiębiorcy, niektóre podmioty wyraźnie piszą, że pewne zgody, pewne uprawnienia do kontaktu z tym klientem mają teraz i na przyszłość. Niektórzy to tak jawnie pokazują, niektórzy no, gdzieś tam sobie to przemycają, niemniej pomijając całą procedurę łącznie z reklamacjami, to jest też kwestia tego, że klient był i mamy jego dane, jak on nie cofnie pewnych zgód, nie cofnie tej relacji do nas, to będziemy mogli z tego korzystać. Świadczenie usług, serwisów z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Platformy internetowe, no ale też coraz bardziej rozwijająca się platforma wszelkich usług mobilnych, ale też nie zapominajmy o tym, że gdy mamy e-commerce, to też mamy snail. Mamy tą pocztę klasyczną, papierową, mamy inserty, które są wrzucane do wszelkich przesyłek, które są wysyłane. My, będąc sprzedawcami pewnego towaru, zlecamy wysyłkę, a firmy logistyczne, kurierskie czasami za naszą wiedzą, a czasami zupełnie jakby wyskakują ze swoimi pomysłami, wrzucają coś więcej do opakowania, przypakowaniu, do koperty, naklejają na przesyłki. I okazuje się, że z naszej inicjatywy do klienta dociera coś więcej. My wypełniamy obowiązki, a ktoś też jeszcze więcej robi. I miejmy świadomość jedną. Jeżeli klient, nasz klient, będzie miał pretensje, to nie do tego, kto ten insert wrzucił za naszą wiedzą lub nie, tylko do nas. Więc też na to trzeba popatrzeć, że papier jest też rocznikiem niepokojącym w świecie elektroniki. Sprzedaż towarów, usług, w tym platformy, sklepy, e-commerce, to jest naturalna sprawa. Tam jest o tyle łatwiej, że mamy ten dostęp do klienta, który zamawia pewien towar, my wywiązujemy się z obowiązków. No i ta cała otoczka, co jeszcze chcemy ugrać przy takim kontrakcie. Przetwarzanie informacji zbieranych w sposób analogowy, standardowy. Czyli wszelkie formularze, wszelkie listy obecności na szkoleniach, gdzie tam potem jest, jeżeli ktoś chce kontakt, jeżeli ktoś chce przedstawiać w celach marketingowych, niech się zgodzi. I tutaj też duże pole do popisu dla tych, którzy próbują jednym podpisem załatwić za dużo. Czyli mamy formularz, listę obecności, a na dole w stopce, że osoby, które są na tej liście, zarazem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych. Dopuszczalne w określonych sytuacjach. A niektórzy mogą nie zwracają uwagę na sytuację, tylko po prostu tak, mamy kolejnych klientów, kolejne lidy do dalszej działalności. No i oczywiście to, co jest ważne, dokumentacja obsługi klientów. Świadczyliśmy usługę, mamy archiwum, mamy wszystkie dokumenty księgowe i to też musi związane być z danymi osobowymi. Kolejna sprawa, gdy mówimy o komunikatach, jakie typy komunikatów możemy przekazywać? Wszyscy się skupiają, albo przynajmniej większość, na mailingu. A jak popatrzymy na te 6 kategorii, które ja świadomie wybrałem, w oparciu o wiodące podmioty mailingowe na naszym rynku, gdzie one dość dużo opisują, definiują,
prezentacji, która będzie przekazana dla Was po Audi, uzupełnię, zdefiniuję, powiem te komunikaty, co to jest. Teraz nie chcę pokazywać tych slajdów, bo nie będziemy czytać, prawda? Ale zwróćcie uwagę, to jest komunikat eksploatacyjny, to jest coś, co mamy prawo w związku ze świadczeniem usługi przekazywać po prostu klientom. Nie musimy być tego zgody, nie musimy się wywiązać z pewnych rzeczy. Kolejna sprawa, ogłoszenie. Autorespondery. Kiedy raz też wysyłam, no odpowiadamy, to też jest komunikacja. I teraz pytanie, czy my powinniśmy mieć jakieś zgody na to, że nasz system wyśle informacje, żeby się kontaktować w inny sposób? W tej informacji będzie stopka, baner i tak dalej. Pewnie nie, ale uważajmy, żeby tam nie było za dużo, żeby automatycznie od nas nie szły oferty. Bo pewne zobowiązania zostają, które mogą być niepokojące. Newsletter. No i właśnie, newsletter. Definicja newslettera często z mailingiem jest łączona. Wysyłamy newsletter, a tak naprawdę wysyłamy całe marketing, wysyłamy oferty, wysyłamy informacje o sobie, o swoich produktach i usługach, ale też o naszych partnerach. Rozdzielmy to. Będzie nam łatwiej, ale zarazem co jest ważne, do newslettera, który możemy traktować jako odrębną usługę, odrębną, nawet nie wchodzącą w reżim przetwarzania danych osobowych, bo to może być tak zwana dziura na stronie, czyli pole do wpisania adresu e-mail, tak chcę otrzymywać. Jak ja widzę newsletter, pod którym jest zgoda na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera, to zastanawiam się raz po co, bo może jest jakiś głębszy cel w związku z tym, ale jeżeli to jest niezarejestrowany, niezalogowany użytkownik, po prostu na naszej stronie, na jakimś serwisie, ktoś chce otrzymywać od nas wiadomości systematycznie, w podobnej formie, zawierające konkretne informacje o naszej działalności, a nie dedykowane do konkretnych eventów, to jest newsletter. Zapytania i potem mail. Kilka kategorii i do każdej inne podejście. Oczywiście w przetwarzaniu komersowym, no to są te informacje, które już właściwie omówiłem na tym poprzednim tam slajdzie, gdzie proces ofertowy, obsługa zamówień, przekazywanie danych do wykonawców w celu realizacji, wykonania umowy. Przecież my nie musimy pytać klientów, czy oni się zgadzają, żebyśmy przekazali dane do kuriera. My mamy się wywiązać z tego i teraz czy my to dowieziemy sami, czy skorzystamy z podwykonawcy? Odpowiednio, tylko zrealizujmy relację do tego podwykonawcy. Niech tam będzie umowa na świadczenie tej usługi, niech on będzie może wręcz profesjonalnie wykonującym usługę dostarczania przesyłek. Tutaj na tym się trzeba skupić, a nie pytajmy klientów, czy może. Klient sobie wybierze sposób dostawy, ale nie pytajmy, czy w związku z tym, że to będzie firma A, firma B, czy firma pocztowa C, to czy możemy jej przekazać. Widziałem takie rzeczy. Kilka kroków niepotrzebnych iteracji w zgodach. No dobrze, teraz definicję. Na jakiej podstawie możemy przetwarzać dane osobowe? No to, co się wydaje oczywiste, na podstawie zgody. I to jest taki jakby leitmotiv, prawda? O tym najwięcej będę chciał dzisiaj mówić. Przy czym zgoda to dobrowolne oświadczenie woli. Nie uzależniamy, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Składającego oświadczenie, czyli też pamiętajmy, zgoda od osoby, której dane dotyczą. No chyba, że mówimy o zgodzie, która jest pozyskana od innego podmiotu, który wcześniej uzyskał stosowną zgodę z prawem przekazania tej informacji dalej, tego uprawnienia. Zgoda nie może być domniemana do rozumiana z innego oświadczenia. Oczywiście mamy już pewną zgodę konkludentną, to jest kwestia cookiesów, ustawienia przeglądarki, ale to nie w kontekście marketingu. To nie jest tak, że akceptując regulamin, akceptujemy wszystko, co w nim. Nie, to jest właśnie to za dużo. Zgoda na cele marketingowe, na cele przekazania informacji musi być wyraźnie pokazana i nie możemy sobie jej dokładać z innego tematu. Nie może być wymuszona, ale uwaga na świadczenia wzajemne, czyli na relacje świadczymy usługę w zamian za to, że dostajemy dane. Nie jest to usługa płatna. Ktoś nam w pewnym sensie płaci właśnie danymi osobowymi. Na rynku to jest powszechnie stosowane. I zyskuje taką połowiczną akceptację urzędów, które to kontrolują. Bo najczęściej mamy problem, czy przypadkiem nie wymuszamy pewnej zgody. I czy ta wzajemność jest wystarczającą podstawą i czy się obronimy. I to, co teraz już wyraźnie w przepisach jest, kiedyś tak się to rozumiało, zgoda może być odwołana w każdym czasie. I pamiętajmy przy naszej aktywności, żebyśmy honorowali, rejestrowali i skutecznie odnotowywali fakt sprzeciwu, fakt modyfikacji tej zgody. Bo jednym z chyba z najgorszych zachowań, które może się nam odbijać tak PR-owo, jak i też niestety w formie jakichś roszczeń, będzie to, że nasz klient, osoba, której dane przetwarzamy, złoży zastrzeżenie, protest,
zabroni nam przetwarzania danych w konkretnym celu, a nasz system informatyczny, który miał błąd, spowoduje, że znowu te dane wrócą i będą wykorzystywane w celach, co do których był sprzeciw. To dość mocno potem się odbija czkawką, bo nagle ktoś ma udokumentowane, wręcz może powinniśmy potwierdzić przyjęcie, zrealizowanie takiego zastrzeżenia, a nagle się okazuje, że tak jakby tego nie było. No dobrze, ale pamiętajmy, zgoda to nie wszystko. Mamy kolejne w artykule 23 podstawy. W szczególności, jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikającego z przepisu prawa. I tutaj właśnie podstawą do przetwarzania danych w newsletterze może być artykuł 18 usiude. Nie zgoda, tylko to, że do świadczenia usługi newslettera potrzebujemy adresu do korespondencji, adresu elektronicznego usługobiorcy. I to jest wystarczająca przesłanka, że mamy prawo przetwarzać te informacje pod warunkiem, że cel, newsletter, usługa samodzielna i jedna z tych danych jest we właściwy sposób przetwarzana. Oczywiście chronimy, oczywiście w odpowiedni sposób zabezpieczamy wykorzystanie, dajemy szansę wycofania się, ale nie musimy brać zgody. Realizacja umowy, realizacja zadań dla dobra publicznego, no i ta piątka, która jest czasami wytrychem. Jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez przedsiębiorcę. No, autopromocja. I znowuż, nie zbierajmy zgody na przetwarzanie w celach marketingowych własnych. No, jak ją zbierzemy, ona nam nic więcej nie da, bo przepis już nam na to pozwala. Ale jak zbierzemy zgodę, to zgoda może być cofnięta. Jeżeli nie pytamy o zgodę, to korzystamy z uprawnień wynikających z przepisu. No ciężko jest zanegować fakt przepisu. Z drugiej strony, podziwiam przedsiębiorców, którzy mówią, nie będziemy rezygnować z wysyłki autopromocyjnej, bo mamy do tego prawo. To jest podejście takie nie bo nie. My uważamy, że jest najlepiej, my wiemy, czego ty, człowieku, najbardziej potrzebujesz. No ale wtedy możemy się spotkać, przynajmniej z hejtem albo coś dalej, a możemy też spotkać się z reakcją, którą koniec końców wygramy. Ktoś nas zgłosi roszczenie, ktoś zgłosi naruszenie jego zdaniem przepisów. Okaże się, że nie naruszamy tych przepisów, ale ile czasu, energii, środków na wyjaśnienie, że nie jesteśmy wielbłądami. Najczęściej zbierane zgody i oświadczenia. Jak tak się na spokojnie zastanowiłem, nie będąc telekomem, ile w świecie internetu, e-commerce'u można zbierać typów zgód, ta lista nie jest zamknięta. Ale to jest jeden z przykładów, co można. Zgoda. Zgoda na regulamin i zawarcie umowy. No odnotowujemy, bo trzeba wyewidencjonować wszystkie informacje, które od tegoż naszego klienta mamy. Udzieliliśmy mu informacji o sobie, obowiązek notyfikacyjny. Odnotujmy, że to było. Może wersjonujmy, znajmy treść tej informacji. Właśnie zgoda na newsletter jako osobny temat, akceptacja polityki prywatności. Oczywiście to nie są obowiązkowe, ale to jest coś, co może być na takiej liście. No i zaczyna się. Zgoda marketingowa dla wskazanych podmiotów. Są firmy, które wyraźnie podają, że zbieramy dane w celach przetwarzania marketingowego dla podmiotu ABC. No bo tak w sumie z litery prawa można wnioskować. Ale zgoda ta, taka zawężona, zaczyna być wątpliwa, bo biznesowo się to nie broni. Za chwilę będziemy mieli nowego partnera, nowego klienta, a my mamy wąską zgodę tylko dla konkretnych klientów i co, będziemy teraz prosić o uzupełnienie tej zgody? Zbierajmy zgodę typową, zgoda na marketing, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, koniec, kropka, wygodne. Usiude, ustawa o świadczeniu drogą elektroniczną. To nieszczęście, artykuł 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, czyli żeby korzystać z możliwości zadzwonienia, skontaktowania się za pośrednictwem urządzeń, które są podłączone do sieci telekomunikacyjnej, musimy uzyskać uprzednią zgodę. Ale uwaga, nie możemy zadzwonić, żeby zapytać, czy będziemy mogli dzwonić. Musimy w inny sposób uzyskać tą zgodę, tak? Szczęśliwie jest już takie troszeczkę lżejsze podejście do tematu, że kanał mailowy traktujemy bardziej liberalnie. Ale SMS-y i telefony, naprawdę uwaga. Ja odradzam swoim klientom, z firmą, z którą współpracuję, aktywność telefoniczną, aktywność SMS-ową, bo to dociera bezpośrednio do człowieka, tak? I on może mieć pretensje, przecież ja wam nie wyraziłem tej nowej zgody. Z drugiej strony, artykuł
Zusiude i artykuł sprawy telekomunikacyjnego mówią o tym samym. I wielu uważa, że to, że ma wcześniej zebraną zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną, to nie musi dozbierać i nie musi dodatkowo wchodzić w reżim historycznie zgody 172. Oczywiście dla nowych już zaczyna to robić. No i teraz jeszcze to, że możemy mieć dzieci, opiekun, świadczenie usług dla osób 14-18, 0-13. Tematyka bardzo drażliwa. Są przedsiębiorcy, którzy przestali w ogóle świadczyć usługi dla dzieci, dla nieletnich. I to jest problematyczne, ale z drugiej strony wolą nie ryzykować, bo się okazuje, że jak nie mają zgody opiekuna, to drobne czynności życia codziennego zaczynają być problemem. No, on na mnie krzyczy. Zgoda łączona. Usiudę z PT. Próbuję się właśnie traktować, że to jest jedno. Ja pokażę, jak takie zgody mogą brzmieć. I autopromocja. Żeby mieć autopromocję, trzeba mieć zgodę jedynkę i dwójkę. Czyli tak naprawdę trzeba mieć klienta, którego poinformujemy, że będziemy przetwarzać dane. Jeżeli chcemy mailing, o, jedynka, dwójka, 789. 789, czyli usiudę, PT, UODO. Taki komplet zgód. Zwróćcie uwagę, ile zaczynamy zbierać. Telekomy zbierają po 8-10 zgód, tak? Bo oni tam mają jeszcze inne wynikające z innych przepisów, nie tylko tych dwóch, o których tutaj mówimy, czy tam o trzech, jeżeli mowa jeszcze o prawie telekomunikacyjnym. Zaczyna być dużo rzeczy przed nami. Jak może wyglądać taka zgoda? Najpierw oświadczam, że zapoznałem się, akceptuję regulamin. Umowa zawarta na odległość. Notyfikacja. Firma będzie przetwarzać w takim celu, jest tym i spełnianie obowiązku typu co klientowi się należy, co temu podmiotowi danych się należy. I teraz się zaczyna. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, czyli zgoda z UODO, w szczególności w celu dostarczenia mi materiałów reklamowych i informacyjnych, w tym za pomocą środków do komunikacji elektronicznej, zgoda z USIUDE i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgoda z prawa telekomunikacyjnego dla podmiotów współpracujących, czyli połączyliśmy zgody. A przecież nie wolno tego zrobić, bo wyraźne są wyroki mówiące nie łączymy zgód, każdą osobno. No i to jest pewne ryzyko biznesowe, które ktoś na siebie weźmie. Ale takie rzeczy też są w praktyce. Widzimy te zgody. Proszę Państwa, interpretacja. Ten slajd pokazuje, co w momencie, kiedy mamy zgodę z USIUDE plus PT, bo tu jest połączone, i mamy zgodę z UODO. Jeżeli żadna z nich nie jest zaznaczona, nie możemy się komunikować inaczej jak w kanale pozyskania. Mamy dość związane ręce, autopromocja jest tylko możliwa. Jeżeli jest pierwsza, druga lub obydwie, odpowiednio interpretujemy. Stopniowo dochodzimy do tego, jeżeli kanał pozyskania, jeżeli uzyskaliśmy na przykład w kanale display, przez stronę www informacje, to tam przekazujemy, chyba że mamy dodatkową tą zgodę na elektroniczne wykorzystanie kontaktu z klientem, czyli wysyłamy maile, zaczynamy z nim kontaktować się tak, jak nam pozwolił. Trzeba to pamiętać. I co? Przy kampaniach marketingowych, przy kwerendach na bazie, przed wysyłką sprawdzamy, jakie mamy zgody. A nie uznajemy raz, sprawdziliśmy i do końca już jest tak samo, bo klient może to zmienić. Klient mógł wyjść z pewną inicjatywą ze swojej strony i zmodyfikować te zgody, które wcześniej udzielił. Ta rzecz jest bardzo wygodna. Pamiętajcie, każdy checkbox ma być pusty, klient ma świadomie zaznaczyć i tak dalej. Jest pewne wyjście. Zaznaczmy wszystkie, a na końcu zróbmy ważną rzecz. Potwierdzam wszystkie powyższe zgody i akceptacje. Decyzja dotycząca tych powyższych zgód jest wymagana. Klient sobie tu może odznaczyć, kto to zrobi, nieliczni, a następnie świadomie, bez wymuszenia, każdą zgodę z osobna widział, przeczytał, zapoznał się i powiedział, tak, ja się na to wszystko zgadzam. Jak zobaczycie, coraz więcej serwisów korzysta z takiej konstrukcji, gdzie te checkboxy nie są puste. Mówiło się, że mają być puste. Jest już takie troszeczkę obejście, które pokazuje bezpieczne rozwiązanie tego problemu, które no, broni się w tej chwili w ocenie kontrolerów. Jeżeli przekazujemy dane osobowe za granicę, pamiętacie, Europejski Obszar Gospodarczy nie jest źle, bo mamy odpowiednią, adekwatną ochronę, ale jeżeli się ruszamy poza Europę, poza EOG, zaczyna być kłopot, szczególnie po tym, jak Safe Harbor zostało unieważnione, a Safe Harbor 2 zostanie unieważnione, bo już wszyscy mówią, że niestety te same przesłanki, które były brane pod uwagę przez Trybunał Sprawiedliwości, aby stwierdzić, że Safe Harbor to za mało, te same są zawarte w Safe Harbor 2, na które wszyscy czekają, czyli na luty, marzec tego roku. Więc trzeba uważać. Najlepiej podpisać ze swoim partnerem umowę. Umowę bazującą albo na standardowych klauzulach umownych, no albo jeżeli mamy korporację, żeby wprowadzić wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone. To drugie, oczywiście w Polsce już też są firmy, które to zrobiły. Po co? Żeby móc korzystać z HR-owych, kadrowych i z wszystkich mechanizmów, które mamy marketingowe
matce korporacji, u podmiotów, z którymi współpracujemy. Ale przecież część usługodawców takich nowoczesnych jest za wielką wodą i tam ma swoje systemy przetwarzania danych, albo są w chmurach. I to w chmurach, które nie mają terytorialności Europa. Więc musimy zwrócić na to uwagę, żeby do tego partnera standardową, niemodyfikowaną umowę przedstawić. Podpisz nam to, powiedz, że spełniasz kryteria, które są niezbędne, abyśmy mogli ci przekazać dane do tego kraju trzeciego. No chyba, że mamy zgodę wyrażoną na piśmie przez osobę, której dane dotyczą. W świecie elektroniki no jest to bardzo trudny temat, prawda? Sygnalizacja ważnej sprawy. Przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek komandytowych z komandytariuszami osobowymi. W pewnym momencie zaczęły to być dane osobowe. Giodow na ten temat się wypowiedział, mówiąc faktycznie, ale nie zgłaszajcie nam tych zbiorów danych przedsiębiorców, jeżeli je wykorzystujecie w kontekście komunikacji biznesowej. A od 8 listopada 2015 zawartość CIDG znowu została wyłączona, ale częściowo spod jurysdykcji ustawy o ochronie danych osobowych. Można dokonywać kontroli, sprawdzeń, należy zabezpieczać, ale poza tym nie ma już reżimu, czyli dane przedsiębiorców przestały być znowu danymi osobowymi. Niewiele o tym wie osób. To jest wygodne, tym bardziej w tej chwili, kiedy możemy sobie powiedzieć, że wreszcie ta nasza baza danych kontaktowych, biznesowych przestaje być dla nas ryzykiem, jeżeli chodzi o komunikację. Bo jeżeli do tego dołożymy temat taki, że artykuł 10 u 7 mówi o tym, że niezamówiona informacja handlowa dotyczy oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną, no to mamy otwarty kanał B2B. Możemy się komunikować marketingowo w biznesie. Co to jest spam? Konkretne kryteria, co trzeba łącznie spełnić, żeby wiadomość została uznana za tą niezamówioną informację. Systematyzacja tej informacji. Co nam grozi za spam? Spam traktowany jako wykroczenie, kara grzywny na wniosek osoby poszkodowanej. 20 do 5 tysięcy złotych za każde naruszenie, czyli za każdego maila. Można się spodziewać próby oceny wartości tego procederu. No i oczywiście ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kiedy nasz konkurent, pies ogrodnika, nic na tym nie zyska, ale nam zrobi kłopot, bo my wysłaliśmy mailingi niezgodnie z zasadami i będzie nam próbował wykazać, że postępujemy niewłaściwie, a to nas może kosztować operacyjnie i finansowo na cel społeczny. Artykuł 172 ustawy prawa telekomunikacyjne, postaram się go nie rozwijać, ponieważ będzie jeszcze o tym mowa, natomiast no niestety też kara pieniężna jest tym zagrożeniem, jeżeli nie będziemy przestrzegać. Ustawa prawo telekomunikacyjne i stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jeszcze i z korespondencji UKE mówiące o tym uprzedniości uzyskania tej zgody na komunikowanie się w tych kanałach z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych. No i jest problem z pewnymi odstępstwami nieformalnymi, jeżeli chodzi o kanał poczty elektronicznej. Zgoda uprzednia, następna cofnięcie zgody. Modele single opt-in, confirm opt-in, double opt-in i opt-out. Czyli na początku coś robimy lub dajemy szansę wypisania się z kontaktu z nami. Pamiętajcie, że dobór tego narzędzia jest kluczowy dla skuteczności, bo co innego, kiedy musimy poprosić o zgodę, a co innego, jeżeli po prostu mamy obowiązek dać szansę się wypisać z tego. Tabelka, która mówi w relacji biznesowej, do osób fizycznych przedsiębiorców, ale mówimy o ich działalności, do osób fizycznych służbowo, które są przedstawicielami firm, ale zarazem niestety do osób fizycznych pozasłużbowo i osób fizycznych jako konsumentów, jako podmiotów indywidualnych. Wtedy musimy uzyskać zgodę na korespondencję, na kontakt. Sprzeciw? Musimy go uwzględnić, musimy zareagować, musimy poinformować, że to zostało uwzględnione. Miejmy wypracowany sposób kontaktowania się z nami. Mail, formularz, telefon, trudne do obsługi, tak? Lepiej niech to będzie jakaś forma elektroniczna, no i reagujmy na to. A jeżeli świadczymy pewne usługi i ktoś u nas robi dodatkowe rzeczy, to odpowiedzialność nasza jako przedsiębiorcy za treści publikowane w sieci może być ograniczona pod warunkiem, że podejmiemy starania odpowiedniego świadczenia i reakcji na ewentualne zastrzeżenia co do tych treści. Zgodnie z tym, co rozdział 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną mówi, czyli
jeżeli będzie zastrzeżenie co do na przykład banera, treść nieobyczajna na serwisach dla dzieci, ukryjmy ten baner i wyjaśnijmy z tym dostawcom usługi. Pamiętajmy, że my możemy być pośrednikiem w pewnych systemach marketingowych i my widzimy Disneyland, a niestety klienci widzą coś więcej, niekoniecznie dopasowanego do treści, bo przecież można zrobić geolokalizację, można w odpowiedni sposób wyblokować. Proszę Państwa, te slajdy, takie case study, mówią o tym, co klient zgłosił do moich działów marketingu, do moich działów, do biura obsługi klientów i jak zareagowaliśmy. W relacji B2B ktoś ma pretensję, że mailing wysyłamy. Mamy prawo i wyjaśnienie. Przykłady, jak to można napisać. Jak i kiedy zbierać dane osobowe uczestników konkursów. Robimy takie akcje, zbierajmy tylko od laureatów, nie zbierajmy od wszystkich. No chyba, że takim celem jest zbieranie odpowiedniej ilości kontaktów, bo wszyscy, którzy się zapiszą, potem będą wykorzystywani. Tylko ludzie często podejdą do sprawy tak. Cofamy tą metodę, bo konkurs się skończył. Czy można zbierać dane uczestników ankiet, także anonimowych? Jak zgodę odpowiednią będziemy mieli, to możemy skorzystać z takich kontaktów. Czy w toku procedury rejestracyjnej, kończę, w toku zakupu w sklepie, jeżeli klient zaprzestanie, przerwie, utraci łączność, będzie chciał, nie jest już zainteresowany. Czy my mamy prawo się jakoś z tym klientem kontaktować? Czy mamy prawo mu powiedzieć, słuchaj, byłeś u nas, coś robiłeś, czy świadomie zakończyłeś ten kontakt elektroniczny, czy chcesz wrócić? Czy mamy ci zachować twój koszyk? Takie narzędzia już są na rynku i takie narzędzia bardzo fajnie się wpisują pod warunkiem, że klient wie, że jego dane będą w ten sposób przetwarzane. Miejmy świadomość, to jest bardzo szeroki temat, o tym można by było zrobić osobne spotkanie. Natomiast ten slajd pokazuje, mamy prawo zrobić coś więcej, aktywnie dla klienta, ale za jego wiedzą, a w niektórych przypadkach, jeżeli przekazujemy dane, bo nie my sami jesteśmy realizatorem usługi, także za jego zgodą na taką reakcję. I dwie stopki mailowe, a właściwie ich jest tutaj cztery, tylko dwa slajdy, jak mogą wyglądać stopki w komunikacji do klientów. Pierwszy, drugi, trzeci przykład mówiący o tym, co klientowi powinniśmy przekazać, w jaki sposób się z nim skontaktować. Takie stopki, to jest jedna stopka, też się wysyła. A powyżej dwa zdania informacji. Doskonała sprawa, cała wielka stopka i króciutki przekaz. Na przykład o charakterze marketingowym typu. Pod tym adresem można coś więcej uzyskać. W strasznym skrócie i tak się rozgadałem, i tak przekroczyłem czas, który jest potrzebny, przeznaczony na każde z tych spotkań, ale pytania, uwagi, wątpliwości może są. Może dwa, trzy spróbujmy teraz, jeżeli jest taka potrzeba, a na pewno ten adres zostanie do Waszej dyspozycji, jeżeli chcielibyście coś zapytać więcej. O to miałam spytać, dlatego że myślę, że większość pytań pojawi się, jak będą mogli... Ale jest tutaj pytanie, wszyscy tak, będą zróbmy mogli, te trzy pytania tak, faktycznie, będą mogli przestudiować ten materiał. Ja tak. Rozumiem, ten materiał będzie podłączony na stronie Auli pod informacją o dzisiejszym spotkaniu i pod jakby mówcą, czego często nie robimy, bo zazwyczaj nie udostępniamy Wam prezentacji, ale ten materiał, ponieważ jest głównie bardzo informacyjny, będzie tam podłączony.